Jezu! Rex! Na bogów hazardu. Dobra, już widzę. Jezu, Rex! Ty debilu jeden. Dlaczego we mnie strzelasz? Fajnie, gościu w ścianie. Stacja medyczna. Ej, dawno tego nie przechodziłam. Lekki pancerz i średni pancerz. Nie, nie to. Weź wszystko. O! Coś się dzieje. Trzeba poinformować Fajdana o sytuacji, zanim wyruszymy. No, nareszcie. Dobra. Dobra, no to teraz chyba możemy już wrócić się. A, zaraz tędy. Ten wielki statek. O, teraz jest otwarty, no proszę. Tak mnie chcieli nieładnie załatwić. Widocznie tu miałam dotrzeć. No już tego nie pamiętam. Tutaj byłam tylko raz w życiu. O Boże! One są wszędzie! O nie, 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 znowu! Ej, no dopiero co się obroniłam przed genami. No strzelaj, strzelaj! Jezu, dlaczego jak wciska pyszkę, ona nie chce strzelać normalnie? Kurde, wkurza mnie to coś latające. Zabijcie to! Proszę. Ktoś jeszcze? No, ja myślę. Nie zadziera się ze mną. W moim ekstra czerwonym, czerwono-czarnym kombinezoniku. Tak w ogóle się zastanawiam, czy to nie jest czasem ten kombinezon, który dostałam wcześniej, kiedyś tam, jak grałam drugi raz. Ej. Ja w ogóle dotarłam gdzie indziej. Chyba. Jeju! Jakim cudem? Tu nie ma przejścia. Tu nie ma przejścia. No masakra. No przecież tu miałam iść, prawda? Zaraz to też nie tu. Nadzieja zu. No to tu mam się dostać właśnie. To tu gdzieś jest. Tutaj? O, Boże, Boże. Tutaj się najwięcej gubię. Nie wiem czemu. Wszystkie te korytarze wyglądają dla mnie tak samo. Zaraz, to było tu? Dobra, tu. Dobrze trafiliśmy, Bogu dzięki. Wieża została zabezpieczona. Dzięki tobie, komandorze. Cieszę się, że wasza kolonia jest bezpieczna. Doceniam twoją troskę i to, co robisz przeciwko getom. Może je spowolniliście, ale wrócą. Zawsze wracają. Pomóżcie mi znaleźć to, czego szukają gety, a wszyscy wyjdziecie stąd żywi. Nie wiemy, czego chcą. Pojawiły się, zaatakowały nas i tyle. Ich baza znajduje się w głównej kwaterze Exogenii. Tam powinieneś szukać odpowiedzi. Co to jest Exogenii? To firma, która założyła tę kolonię. Większość z nas dla niej pracuje. Niebostrada prowadzi prosto do siedziby Exogenii. Nie sposób przeoczyć.
Oczywiście po drodze jest armia getów. No tak, oczywiście. Nie spodziewałam się, że będzie łatwo. Jeśli się uda, może odratuję tę kolonię. Co możesz mi powiedzieć na temat umocnień przygotowanych przez gety? Nie znam szczegółów, ale na pewno są dużo bardziej wytrzymałe od posterunku dowódczego. W Exogenii wylądował co najmniej jeden statek. Widziałam też wielkie czołgi kroczące na niebostradzie. Czeka nas ciężka walka. Czego teraz potrzebujecie, żeby stanąć na nogi? Aby tylko zniszczyć gety. Arcelia ma rację. W tunelach wciąż są gety. Ponadto mamy też bardziej przyziemne potrzeby. Kończą nam się zapasy. Nie jestem pewien, jak w tych sprawach stoimy. Pogadaj z ludźmi, którzy to nadzorują. Okej. Mogę jakoś rozwiązać wasz problem z zapasami wody? Maka Doyle się tym zajmuje. Zadanie porozmawiaj z nią, chyba, jeśli chcesz nam jakoś pomóc. Coś tak jak chyba na tym... No, to gdzie byliśmy przed chwilą. Jak się nazywała ta planeta? Noveria. Z tym lekarstwem, bo wcale nie trzeba było tego robić. Co się dzieje z zasilaniem? May O'Connell próbuje rozgryźć problemy z zasilaniem. Wie o tym więcej niż ja. Wspominałeś coś o problemach z żywnością. Devin Reynolds zajmuje się sprawą żywności. Proszę, porozmawiaj z nim o tym. Dobra. Wiesz coś może o skupiskach getów w tunelach? Pewnie siedzą gdzieś w tunelach i pilnują nadajnika, za pomocą którego koordynują ataki. Pozbycie się tego nadajnika na pewno pozwoli nam lepiej się bronić przed kolejnymi atakami. Porozmawiajmy o Feros i nadziei Zu. Oczywiście, komandorze. Teraz to było to? Czego teraz potrzebujecie, żeby stanąć na nogi? Aby tylko zniszczyć... To już było, nie to jestem już... pewien, jak w tych sprawach stoimy. Pogadaj... Porozmawiajmy o Feros. Oczywiście, komandorze. To. Opowiedz mi o waszej kolonii. Życie tu zawsze było ciężkie. Nawet bez obecnych problemów. Biuro do spraw kolonii na Ziemi obiecywało, że będziemy poza zasięgiem bandytów. Nie wzięli pod uwagę getów. Mimo to jest w tym miejscu jakiś spokój. Nieznany mi wcześniej spokój. Jak duża była pierwsza kolonia na Feros? 1000 osób w głównym osiedlu, plus 200 w mojej placówce. Gdy pierwsza fala zmiotła nasze linie obronne, wycofaliśmy się do nadziei Zu. Co jeszcze możecie mi powiedzieć o Exogenii? Exogenii założyło te kolonie. Gdyby nie oni, nie byłoby nas tutaj. Kolonizują nowe światy. Finansują nas, a my dla nich pracujemy. Ich głównym celem jest pozyskiwanie cennych artefaktów i zasobów. Tyle tylko, że tu nic nie ma. A nawet jeśli jest, nie udało nam się tego znaleźć. Zastanawia mnie, czy to właśnie ich szukają gety. Być może. Jak powiedziała Arcelia, nie znaleźliśmy niczego cennego. Oczywiście gety mogą wiedzieć coś, czego my nie wiemy. No, oczywiście. Opowiedz mi o waszej kolonii. Nie, zaraz to biuro... było. Mimo to jest w tym miejscu jakiś spokój. Nie znamy... Normandia nie jest wielka, ale moglibyśmy was stąd wywieźć. Wojownicy getów są potężni. Nie dam się wygnać z tego świata. To nasz dom. Istnieje tutaj szansa na rozwój, której nie ma gdzie indziej. No dobra, no to chyba wszystko. Pogadamy, gdy dowiem się więcej. Powodzenia, komandorze. Ta cała laska wie coś więcej? Jestem wdzięczna za to, co zrobiliście, komandorze. Ale wiele jeszcze przed nami. O, pytania osobiste. Opowiedz mi coś o sobie, Arcelio. Jestem ochroniarzem. Miałam pilnować, żeby dzieciaki nie malowały graffiti w siedzibie Exogenii. Resztę znasz. Nie byłam na to przygotowana. Chcę po prostu, by to się skończyło. No tak. Co możesz mi powiedzieć o getach? Wiesz może, czego chcą? Nie wiem zbyt wiele. Lepiej idź do siedziby Exogenii. Oni wiedzą najwięcej. Z kawałek drogi. Ta siedziba Exogenii, z tego co pamiętam. Właśnie, czemu jesteś taka zła i czemu kolejna laska, która chce nas zabić? Szczególnie wzrokiem. Odnoszę wrażenie, że mnie nie lubisz. A jak wy byście się czuli, gdyby wypięły się na was wszystkie organizacje rządowe? Powinni wysłać flotę. Zamiast tego dostaliśmy jeden statek.
W dodatku interesują was wyłącznie gety. Peszek. Opowiedz mi o Nadziei Zu. Niewiele mogę powiedzieć. Lepiej pogadać z Fajdanem. Nadzieja Zu w ogóle mi się kojarzy bardziej z Jade Empire, jeżeli ktoś grał. To takie nazwy to mi się najbardziej właśnie kojarzą z tą grą, niż z jakimś, kurczę, tutaj z Mass Effect co wymyślili, Nadzieja Zu. A coś jeszcze mi powiesz? Co możesz mi powiedzieć o Exogeni? Niewiele. Pracowałam tam jako oficer ochrony. Wiem, że szukali jakichś artefaktów czy czegoś. W sumie tym się zajmują. Poza tym sponsorują kolonie. W zamian pomagamy im przy wykopach. I bynajmniej nie ma w tym nic fascynującego. Dobra, no to chyba wszystko. Idziemy. Do widzenia. Do widzenia. Idziemy. Teraz wydawało mi się, że widzę czerwone kropki. No dobra. Zobaczmy, jak to wygląda w dzienniku. Teraz mamy ten... Gety w tunelach. Aha, to jest jako... misja poboczna. Ciekawe. Udaj się do siedziby głównej Exogeni. Tak, ale mamy jeszcze pogadać z tymi gośćmi od... żywności, tam wody i czegoś tam jeszcze, zasilania chyba. No już, skarbie, dasz radę. Co tu jest ciekawego? Szafka. Te bóle głowy, już mi lepiej. Musisz wybaczyć mojej żonie. Kalanta nie jest teraz sobą. Musi odpocząć i dojść do siebie. Co robisz dla kolonii? Jestem sanitariuszem. Przynajmniej od czasu, kiedy zginęła pani doktor. Robię, co mogę. Nie musiała gapić się na jego dupę, za przeproszeniem. To by było fajnie. Wiesz coś o tej planecie? Tylko tyle, co powiedziano mi w biurze do spraw kolonii. Nie mogę. Jest tu inaczej, niż mówili. Jednak, kiedy gety znikną, będziemy mieli szansę, by stworzyć coś wspaniałego. Tak, tak. No i z tego wszystkiego nie usłyszałam, czemu się tu zajmuje. Co się stało z twoją żoną? Ale może mało istotne. Ciągłe ataki wszystkich wymęczyły. Przyzwyczai się, jak my wszyscy. Mogę jej jakoś pomóc? Nie, potrzebuję tylko czasu. Czasu, żeby to wszystko przemyśleć. Poradzimy sobie. Dobra, skoro nie chcecie pomocy, to nie. Opowiedz mi o kolonii. Nie wiem wiele. Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, tak, porozmawiaj z Fajdanem. Dlaczego nie chcesz nic powiedzieć? Potrzebuję tylko podstawowych informacji. Fajdan jest naszym przywódcą. On wie najwięcej o kolonii. Muszę już iść. Proszę, zrób co w twojej mocy, żeby powstrzymać ataki. On wcześniej siedział na tym kreśle. Aha. No tak. Witaj, przybyszu.